To był moment, na który długo czekali 60 rodzin nie tylko z prawobrzeżnego Śremu, ale także z różnych miejscowości całej gminy odebrało klucze do mieszkań w trzech nowych blokach przy ulicy Żurawiej, wybudowanych niedawno przez spółkę Śremskie TBS. Regina Janicka była jedną z tych osób, które właśnie wprowadziły się do nowego lokum. Wcześniej mieszkała na Starym Mieście. No, na Farnym miałam akurat dwa pokoje, malutką kuchnię po prostu. No a tu przeszłam na trzy pokojowe, nie? Mieszkanie. No. Czyli, no można powiedzieć, dobra zmiana. Tak, dobra zmiana. Tego dnia po raz pierwszy swoje nowe mieszkanie oglądał też Tadeusz Banaszak. Był on w gronie tych osób, które publicznie odebrały klucze do nowego M. Jak się panu podoba? Trochę dużo tych pomieszczeń, ale małych. No. Czyli za duże? Nie, no w porządku. A ładnie jest według pana? No ładnie, zrobione. Chociaż pewnie detale jeszcze jakieś wyjdą, znając życie, no ale... No to teraz chyba tylko pozostaje urządzić po swojemu. Po swojemu. A już ma jakiś pan plan co do tego, jak pan tutaj urządzi? Wszystko nowe. Żadnych starych gratów nie będę przenosił z poprzedniego mieszkania. Wśród nowych lokatorów bloków przy ulicy Żurawiej można było spotkać także rodziny z dziećmi. Bardzo fajne mieszkanie. Wygodne takie, widać duże, przestrzenne, że jesteśmy naprawdę no zadowoleni. I ciepło. Ciepło. Dobrze wykonane. A okolica? Tu się podoba? Bardzo. Tak. Jakby nam się nie podobała okolica, to byśmy się nie zdecydowali na to. A jest naprawdę piękna okolica. Gdzie państwo wcześniej mieszkaliście? Mieszkaliśmy na Psarskim, w domu rodzinnym męża, a w tej chwili właśnie zdecydowaliśmy się na przeniesienie tutaj. Czy te warunki jakoś znacznie odbiegają od tego, jak państwo mieszkaliście? Bardzo. A jak mogli uchylić rąbkę terminu? Stoję w spokoju. Stoję w spokoju, naprawdę. I to jest bardzo ważne. Nasi rozmówcy już od dawna wiedzą, jak chcą urządzić swoje nowe mieszkanie. Już jest, duże plany są. Uchylą rąbkę. Tu ma być tapczan. Komoda, szafa, obok będzie pokój syna najmłodszego, tu będzie syna starszego, kuchnia, aneksem kuchenny będzie, no i łazienka. To może ty jeszcze właśnie zechciałbyś powiedzieć, jak ci się podoba nowe mieszkanie? Fajnie. Jest fajnie. Cieszysz się z własnego pokoiku? Tak. Inspekcję niektórych mieszkań dokonywał sam burmistrz Śremu Adam Lewandowski. No obejrzałem te wszystkie mieszkania, przynajmniej na jednym tutaj piętrze. Są trzy rodzaje tych mieszkań. Jest od 40 metrów do tam 53 metrów. Myślę, że w stanie dobrym, w sensie takim, że to nie jest stan deweloperski, drzwi, wszystkie inne rzeczy, białe wyposażenie w łazienkach. Nawet w części kuchennej są kafelki też elegancko położone, panele, wszystkie inne sprawy. Rozmawiałem też z najemcami, no generalnie stwierdzają, że jest w dobrym stanie to wszystko. Jak wspomniał burmistrz, to nie koniec gminnych inwestycji w tym miejscu. To nie koniec jeszcze tego procesu tutaj na terenie tego osiedla. Już dwa kolejne bloki są pod dachem, ale one czekają na rodziny, które w ramach rewitalizacji starej części miasta tutaj będą lokalizowane. Będzie to kwiecień, maj. Myślę, że w tych miesiącach. No i jeszcze jedna ważna rzecz, mianowicie to, co powiedziałem w kilku słowach na otwarciu, to będziemy budowali drogę. Przeznaczyliśmy pieniądze na to w projekcie budżetu na 2024 rok, ale droga nie od Parku Puchalskiego, tylko droga od właśnie Alei Solidarności. Największe mieszkania w nowych blokach przy ulicy Żurawiej mają ponad 50 metrów kwadratowych i składają się na nie salon z aneksem kuchennym, dwie małe sypialnie, pomieszczenie gospodarcze i łazienka.